Jesteśmy na konferencji pomeczowej po 15 meczu, ale zdecydowanie ważniejsze jest to, że ten mecz to był pierwszy mecz półfinałowy tutaj na finałach Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej w Stężycy. Mecz, w którym GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca pokonał 3-0 MUX LO 47 Budowlani Łódź i zameldował się w jutrzejszym finale, ale najpierw porozmawiamy z trenerem Pawłem Kowalem. Panie trenerze, co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Czego zabrakło, aby powalczyć chociażby na równi z tak dobrze grającą drużyną ze Stężycy? Myślę, że nie zabrakło niczego, bo to, co powiedziałeś właśnie ostatnim zdaniem, tak równo dobrze grającej Stężycy, na razie nie jest nikt w stanie zatrzymać. Z tego, co tam gdzieś nawet słyszałem, bo nie zaglądałem, Stężyca jeszcze nie wygrała seta. Nie przegrała seta, przepraszam. W tym sezonie i to pokazuje na boisku, że to jest drużyna tak równie grająca w każdym elemencie, tak mądrze grająca w każdym elemencie, że tak powiem trochę może na wyrost, że nie wiem, czy ktoś ich powstrzyma tutaj w tym sezonie. Mówię, nie chcę tutaj nikomu gdzieś czegoś zabierać albo komuś dawać, bo wszystko weryfikuje boisko, ale wiem, że ta drużyna, która spotka się jutro ze Stężycą w finale, naprawdę musi zrobić coś ekstra, żeby ten zespół pokonać. To będzie finał, który będzie stał na najwyższym poziomie, patrząc na te ostatnie lata, bo trener jest w tej siatkówce młodzieżowej już masę lat, więc też miał pan okazję obserwować wiele, wiele, wiele finałów, więc zapytam o ten jutrzejszy. Myślę, że każdy finał jest inny z roku na rok, młodzież jest inna, warunki tej młodzieży są inne, inne są predyspozycje fizyczne, techniczne, zespoły też się zmieniają, ośrodki też się zmieniają, choć oczywiście możemy mówić, że gdzieś mniej więcej wiele zespołów w tych finałach gra częściej przez tych ostatnich kilka lat, gdy byłem trenerem, ale nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę nie wiemy, kto jeszcze będzie w finale. Ja na pewno widzę swoimi oczami, że Stężyca jest naprawdę silną drużyną. Sam się dzisiaj na tym przekonałem, mówię, nie mam tutaj do swojego zespołu nic do zarzucenia, bo robiliśmy co mogliśmy, ale no nie przeskoczyliśmy takiego poziomu, na którym jest Stężyca. To jeszcze wrócę do tego pierwszego seta, bo ten był najbardziej wyrównany. Zaczęliście wręcz rewelacyjnie prowadzenie 9-3 na początku, a później bardzo szybko was dopadły Stężyczanki przy wyniku 12-12. Jeszcze chwileczkę tam było przeciąganie liny, takie siatkarskie 15-15 i później 19-15 już zabrakło. Była taka myśl, że możecie tego seta dowieść do końca i później może być już zupełnie ciekawie? Znaczy się, na pewno była taka myśl, bo nasz zespół, mój zespół naprawdę bardzo dobrze zaczął, no bo tak jak każdy z trenerów tutaj przygotowuje się na przeciwnika, no ja też się przygotowałem, nie będę oszukiwał, że przyjechałem tutaj w gości, więc to jak zagraliśmy do tego stanu 9-3 to właśnie było to, jak się przygotowaliśmy, ale dalej powtórzę, mówię, Stężyca szybko zareagowała na to i nas zgasiła, więc tutaj mówię szacunek dla zespołu i dla tego, co robi i jak wygląda, bo naprawdę myślę, że takie liczby, mówię, jakie mają, czy na zagrywce, czy wiesz, w błędach własnych, gdzie ich jest mało, to jak przyjmują, jak bronią, jak asekurują, jakie mają, mówię, siły w ataku i no, jak grają równo, to naprawdę rzadko się spotyka takie zespoły. Teraz przechodzimy do Amelii Dąbrowskiej. Amelia, ty wspominałaś w jednym z wywiadów pomeczowych, że to będzie taki bratobójczy pojedynek, nawet siostrobójczy. Znacie się z tymi dziewczynami jak łyse konie. I powiedz mi, czym ciebie osobiście najbardziej dzisiaj zaskoczyły gospodynie? Szczerze mówiąc, myślę, że niczym mnie nie zaskoczyły. Myślę, że byłyśmy przygotowane na to, że wyjdą mocno i silnie na nasz zespół i tak się okazało, że tak było i myślę, że nie było żadnego zaskoczenia. Natomiast myślę, że żyłyśmy taką nadzieją, że może my jesteśmy w stanie czymś zaskoczyć. Próbowałyśmy i niestety się nie udało i tak to wyglądało. Był dzisiaj jeden element, w którym byłyście lepsze. To element bloku. 13-11 wygrałyście w tej statystyce, natomiast te pozostałe, no już tutaj było troszeczkę gorzej. Na kogo chciałybyście trafić w tym meczu o brązowy medal?
Myślę, że obie drużyny są bardzo mocne i niezależnie na kogo trafimy, zagramy na tyle, ile nas stać. I myślę, że to nie ma większego znaczenia, która drużyna będzie grała. Jeżeli drużyna z Poznania, tak jak powiedział trener Paweł Kowal, awansuje do finału, no to w meczu o trzecie miejsce zmierzycie się z zespołem, z którym grałyście już na półfinale i wtedy Legionowia wygrała. Co będzie trzeba wtedy zrobić, żeby pokonać Legionowie? Myślę, że na pewno w Legionowie mają bardzo dobre skrzydłowe, więc będzie trzeba się na tym skupić. Też dużo pograć środkiem i tą zmiennością w dystrybucji. Myślę, że my też na skrzydle będziemy musiały trochę dołożyć więcej niż dzisiaj. Byłyśmy trochę bezsilne w niektórych momentach, na pewno na lewym skrzydle czy na pajpie. No i tyle. Myślę, że po prostu trzeba zagrać bez błędów i z determinacją, tak jak już mówiłam. Tyle Amelia Dąbrowska, zawodniczka Muxelo 47 Budowlani Łódź. Teraz przechodzimy do trenera Dawida Michora. Trenerze, graliście cały sezon, było sporo walki, przygotowania do tego meczu. No i macie już 50% celu zrealizowanego, jutro mecz finałowy. Jak wrażenia po tym spotkaniu? Po tym, które zakończyło się, to ja do wcześniejszej części pytania nie, nawet w 1% nie zrealizowaliśmy celu. Jesteśmy zainteresowani wygraniem tego turnieju i od początku takie było założenie. Nie mówię tego dlatego, że jesteśmy buńczuczni, czy jest to wynika z pychy. Wręcz przeciwnie, to wynika z pokory pracy. Od początku taki cel sobie postawiliśmy. Ja mogę tylko powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że mimo wielu różnych zawirowań i to nie tylko naszych, ale tak naprawdę wszystkich zespołów, to my mamy to szczęście, że będziemy grali w finale, będziemy mogli grać o ten złoty medal. Jeszcze dwa zespoły mają szansę w dalszym ciągu poza nami. No co mogę powiedzieć, ten mecz był na pewno pełen emocji, nawet jeśli nie było ich widać na zewnątrz, to te emocje były w środku, bo zdawaliśmy sobie sprawę z klasy rywala i jakby nie byliśmy przesadnie pewni siebie, chcieliśmy pewność siebie mieć, która pomaga nam grać dobrze i skutecznie i jakby nie reagować nerwowo wtedy, kiedy przeciwnik zaczyna tak dobrze seta, jak zaczęła Łódź. Ja mogę tylko powiedzieć też, że jestem dumny z zespołu, że choćby w tym turnieju na przestrzeni tak krótkiego czasu w każdym meczu tak naprawdę pokazał wielką siłę mentalną i czuję satysfakcję, bo inwestycja chociażby w psychologa sportowego to jest coś, co przynosi rezultaty, tak jak trener wspomniał, siła, przygotowanie techniczne, taktyczne i też ten mental, to jakby te rzeczy, w które inwestujemy, dzisiaj zagrały i to był nasz dzień i mam nadzieję, że jutro również to będzie nasz kolejny dzień i zakończymy go zwycięstwem, złotym medalem. To był duży ból głowy, aby dzisiaj wybrać najbardziej wartościową zawodniczkę tego spotkania, bo tak sobie na szybko zanotowałem, Julia Hewelt 18 punktów, Anna Fiodorowicz 16 punktów, Julia Hewelt bodajże 56% skuteczności, Antonina 12 punktów, 8 zagrywek, 1 as, 5 na 9 w ataku, 6 bloków. Czy to był problem? Myślę, że MVP to jest najbardziej wszechstronny zawodnik, a jeśli to się zagrywała, blokowała, atakowała i jeszcze ważne piłki asekurowała, podbijała, to zasłużyła bez dwóch zdań na tą nagrodę. Trudno jest wybierać MVP, jeśli w zespole wszyscy ci grają bardzo dobrze i to jest bolączka, natomiast w pełni zasłużona nagroda i czasem jest tak, że ktoś dostaje tą nagrodę, bo zrobi jedną akcję w meczu i ona odwraca losy tego spotkania, a dzisiaj Tosia grała koncertowo w naszym odczuciu i dlatego zasłużenie ta nagroda. Powiedział trener, że to jest problem, a ja bym powiedział, że to jest kłopot bogactwa. Przechodzimy właśnie do popularnej Tosi, Antonina Serafinowska. Uśmiechnięta, zadowolona. Powiedz mi, masz już na swoim koncie takie statuetki w tej fazie medalowej? Tak, akurat myślę, że mogę się, że tak powiem, pochwalić. Czyli typowy dzień w pracy? No, nie nazwałabym tego tak. Taki finał, taki turniej, to są ogromne emocje. I generalnie, żeby, myślę, dostać taką statuetkę, to najpierw ktoś zawsze musi przyjąć, zawsze ktoś musi dograć, wystawić i tak dalej, więc na to się składa wiele rzeczy, wiele czynników.
Także myślę, że taka statuetka zawsze to jest nagroda tak naprawdę dla całej drużyny. No a ja na swoim koncie akurat już byłam w paru klubach, także miałam okazję uczestniczyć też w paru mistrzostwach i tak, zawsze jest to fajne doświadczenie i... Trener Dawid Michor dobrze prowadzi waszą drużynę? Jesteś zadowolona z tego szkoleniowca? Bardzo. Nie, ja przyznam... Może na chwilę Może tak. Byłam w paru miejscach i... Każde było inne? Każde było inne. Każdy ludzie byli inni i miałam okazję pracować z różnymi trenerami, z różnymi ludźmi. I naprawdę muszę przyznać, że spotkałam wielu świetnych ludzi, ale trener Dawid jest jedną z tych osób, które na pewno na długo zapamiętam. Zawsze nas wspiera. Jest niesamowicie po prostu energiczny. Stara się zawsze jak może i mimo tego, że każdy czasem może mieć gorszy dzień, zawsze stara się podnieść całą drużynę i czy to na treningach, czy takim swoim luzem. Trener, jak myślę, tutaj wszyscy dobrze wiedzą, ma dobre poczucie humoru. Można to zauważyć na przykład na Instagramie. No to tak to właśnie wygląda na naszych treningach, ale też jest wymagające i myślę, że to jest też bardzo ważne w dążeniu do sukcesu. No, niby nikt nie chwalił, przy mnie. Tak, niby Dzień Kobiet, a jednak wychodzi na to, że Dzień Dawida Michora. No, w pewnym sensie tak, no bo awansowaliście, tak jak zawsze. Jest awans w każdym razie waszej drużyny GKS Zwierzyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca. Jutro w finale o godzinie 13:30? Tak, o 13:30, więc czekacie na rywala. Zapytam jeszcze, kogo byście chcieli? Ja myślę, że to nie ma znaczenia kogo. Bardziej się właśnie nastawiamy na swoją grę, żeby... Może powiem tak, nie jesteśmy jeszcze nasycone, jak to trener powiedział. Także czekamy do tego finału. Myślę, że to będzie fajne zwieńczenie tego wszystkiego na koniec i... Wisienka na torcie w postaci wygrania? Tak. Tyle Antonina Serafinowska, dzisiejsza najbardziej wartościowa zawodniczka. Tak jak Państwo słyszeli, drużyna GKS Zwierzyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca jutro zagra w finale, a drużyna Muxelo 47 Budowlanych Łódź jutro zagra w meczu o trzecie miejsce. I na koniec oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom podczas ich dnia. Dzień Kobiet to jest święto, które dziś właśnie obchodzą. Wszystkiego najlepszego i Państwu również wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy.